uczymy się podstaw operatorki filmowej, reżyserii. Młodzi wcielają się w postaci, wymyślamy razem pomysł na film, piszemy z nimi scenariusz, który oni potem przez 2-3 dni zdjęciowe realizują. Więc tempo jest ekspresowe. Zawsze jesteśmy w szoku w piątek, że to w ogóle ma szansę się udać, ale to jest piękny moment, kiedy jest to premiera, przychodzą rodzice i oglądamy ten gotowy produkt. Jeżeli chodzi o młodzież, tą starszą, to oni robią film jak prawdziwa ekipa filmowa, natomiast młodsze dzieci uczestniczą w takich zabawach filmowych typu dubbing czy robienie scenografii. Bo to jest tak naprawdę dla niektórych jakieś takie pierwsze zetknięcie z filmem od zaplecza, że tak powiem. No i nie dość, że dużo wiedzy, to i też mają doświadczenie w ten sposób z takim profesjonalnym sprzętem oraz z tym, że wcielają się w rolę tych właśnie członków ekipy i to już nie jest zabawa, tylko naprawdę nagrywamy w ten sposób, jak się kręci prawdziwy film. To są różnego rodzaju aktywności dla dzieci. Nasi edukatorzy dobierają tak na dobrą sprawę te techniki adekwatne do wieku dzieci, które do nas przychodzą, ale to są różnego rodzaju wycinanki, prace plastyczne, prace powiedzmy takie bardziej 3D, więc tutaj odpowiadamy jak na potrzeby tych naszych małych gości. Są bardzo zainteresowane i o dziwo mają bardzo dużą ciekawość w sobie, więc nawet jeżeli mówimy o gatunkach, które są potencjalnie niebezpieczne, to raczej patrzą na to z takiej perspektywy, że wow, to jest coś nowego, coś interesującego. Przez cały czas ferii staramy się łączyć taki pierwiastek wiedzy przyrodniczej z takim pierwiastkiem artystycznym. Otwieramy nasze sale edukacyjne dla osób, które chciałyby stworzyć prace plastyczne, ale także laboratorium, w którym każdy może poczuć się jak odkrywca Oceanu Atlantyckiego.